dzisiejszym parkiecie mamy drugą odsłonę serii butów Ultrafly od Jordana. Wizualnie dwójka w żaden sposób nie nawiązuje do jedynki, jest znacznie większa i przypomina trochę retro piętnastki. Góra cholewki wykonana jest z systemu mesh, który zapewnia jedyną sensowną cyrkulację w tym bucie. Dół zaś wykonany jest z Hyperfuse'a, który niestety nie zapewnia nam tak dobrej przewiewności jak mesh, za to oferuje bardzo dobre właściwości stabilizujące buta. Za amortyzację odpowiada podeszwa, składająca się głównie z pianki Phylon, która daje naprawdę niesamowite odczucia z gry, które potęgują dwie poduszki Nike Zoom Air umiejscowione z przodu, jak i napięcie buta. Trakcja natomiast jest bardzo dobra. Podeszwa w kształcie linii papilarnych daje naprawdę solidną przyczepność, czy to gra się na czystym parkiecie, brudnym, tartanie czy betonie. Dzięki niecodziennej budowie buta, w której język i cholewka buta są jednością, Jordany Ultrafly 2 mogą się poszczycić jednym z najlepszych systemów stabilizujących nasze kostki. Dodatkowo z tyłu jest wewnętrzny zapiętek, dzięki któremu nasza pięta jest jeszcze lepiej chroniona, przy czym bardzo dobrze współgra z systemem Flyweb, który jest odpowiedzialny za mocowanie sznurówek. W mojej opinii Jordan Ultrafly 2 są naprawdę ciekawymi butami, które wychodzą przed szereg na tle konkurencji. Niestety przez tą niecodzienną budowę buty skazane są na ogromne rozmiary, na których rozbicie potrzebujemy kilka dobrych treningów. Po początkowym złym spasowaniu do naszej nogi dostajemy naprawdę dobrze przylegający but do stopy, który chroni naszą kostkę oraz bardzo dobrze amortyzuje każdy wyskok. Mnie te buty szczególnie nie porwały, dlatego daję im 6 na 10. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeśli treści, które pokazuję na tym kanale wam się podobają, polećcie go znajomym, zasubskrybujcie, aby ta społeczność stale się powiększała. Dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w następnych odcinkach. Trzymajcie się i siema!